Nałożyłam Nunu jego ulubioną karmę, to jest tuńczyk firmy Kosma i on uwielbia to. Pokażę wam reakcję. Mogę się po? Tak? Szuka? No. Szuka? Ale pycha. Miam. Cześć, kochani! Dzisiaj mamy 6 grudzień i Mikołajki, więc założyłam takie uszka, które kupiłam chyba Flying Tiger, tak, 90% Flying Tiger. I siedzi obok mnie, bo czeka na swoje smaczki, swoje 6 okienko. No a Miamcin otwierał już w ogóle rano. Rano swoje 6 pudełeczko. Już pokazuję. Kujami. Grinch is sweet. Także tak, Miamcin dostał sweter z Grinchem. Mi się bardzo podoba. Miamcinowi nie wiem, ale myślę, że ubierze. Chociaż raz ubierze. Dobra, otwieramy Nunu. Nunu, gdzie jest szósteczka? Tutaj mamy szósteczkę. Tak, mamy szósteczkę tutaj. Szósteczka to jest znowu kaczka. Szkoda trochę, że smaki się powtarzają, no ale w sumie ciężko by było 24 różne smaki dać, prawda? Smaczka do kota. Więc tak. Nuno, smaczki. Tutaj trzy. Położymy mu na kartoniku. Tak. Dobre. No i szósteczka u mnie to będzie. Szósteczkę mamy tutaj. Wow, mamy perfum Ariany. O, no też czuję chyba już zapach. Dziwne. Ładny. Czemu go tak czuć? A, może coś wyleciało. A, to jest taki nie w sprayu widzę, a taki na rękę. A, tak paluszkiem, żeby lekko, nie? Pewnie. Bardzo mi się podoba. Jest taki fajny, taki słodki, uroczy, ale też taki lekko sexy. Fajny, bardzo mi się podoba. Śliczny jest ten perfum Arianki. Nie, nigdy nie wąchałam nawet perfumu Arianki, więc fajnie. Bardzo fajna szósteczka. No, a właśnie wczoraj w piąteczce były te maseczki do rąk i Miamcin to wczoraj użył wieczorem i faktycznie miał super gładkie ręce. I krem z kalendarza też używałam, też jest w porządku. No i dzisiaj użyłam też bazę z tego kalendarza. Elf. I użyłam też dzisiaj kremu BB Clear. Jest dostępny w Hebe. On jest teraz na promocji za 60 zł zamiast 100 zł jakoś, więc opłaca się. No, dzisiaj mam tą bazę z tym BB kremem i super, bardzo polecam. No i byłam dzisiaj w Żabce odebrać paczkę z Zalando, a w tej paczce jest kalendarz Friends. Ja bardzo lubię serial Friends, jeszcze nie obejrzałam wszystkich odcinków, próbuję nadrabiać na HBO, ale zobaczymy. No i czaiłam się na ten kalendarz, bo on wydaje mi się uroczy, tak krótko obejrzałam sobie na YouTube, jak to wygląda, spodobał mi się. No i że jest to mój ostatni rok w Polsce,
A w Korei nie wiem, czy znajdę takie fajne kalendarze. Więc stwierdziłam, że w tym roku chcę mieć co najmniej dwa, ale że trochę szkoda mi pieniędzy, to postanowiłam, że drugi kupię na promocji właśnie po grudniu, po tym 1 grudnia i zamówiłam właśnie 2 grudnia ten kalendarz już na promocji chyba 40%, więc no, opłaca się. No i że dzisiaj mamy 6 grudzień, to otworzymy 6 okienek. Są takie kartoniki i zaczynamy od jedyneczki. Udało mi się wyciągnąć numerek 1. I w numerku 1 będzie. To się jest lekkie bardzo. Numerkiem 1 jest gąbeczka. Ale ona jest fajna. Ta gąbeczka jest mega mięciutka. Taka inna niż te takie drogeryjne. Ja zawsze używam takich mini gąbeczek, ale chętnie przetestuję. I na tej gąbeczce mamy obrazek. O, taki obrazek mamy. Wow, więc jedyneczka jest sama super gąbeczka. Gąbeczka zawsze się przydaje. Zawsze ich brakuje, zawsze się je kupuje, więc super. Teraz numerek 2. Opaska mi trochę spada. Numerek 2. Też leciutkie. Numerkiem 2 są gumeczki. O, ja lubię takie ala satynowe gumeczki. I mamy różową z tym Central Perk. Mamy fioletową w tą ramkę, co jest na drzwiach właśnie u Moniki w mieszkaniu. Fioletowa, różowa i taka w kaczuszki. Kaczuszki. Central Park i ramki. Świetne, nie? Uwielbiam takie gumki. Kiedyś nie lubiłam takich dużych, a ostatnio uwielbiam. Numerek 3. Ale ten kalendarz jest super, naprawdę. I wydaje mi się, że nie tylko dla fanów Friends, a ogólnie. Widzę coś do ust. Widzę takie namalowane ustka. I faktycznie mamy pomadkę. Jest tutaj napis Friends Revolution. I jest to kolor taki. Uj, mamy takie łuska też z tej strony. I może przetestujemy od razu. Gdzie co, zdejmę te łóżka, bo one mi się zrywają za chwilę. Ja mam małą głowę dosyć, więc dobrze, zmarzamy tą pomadkę. Teraz mam pomadkę firmy Peripera koreańską. A tu mam chusteczki takie, o, co mi światło zgasło. O, chusteczki nastawiłam, sorki. Dobra, zmyłam pomadkę i zmieniłam filtr na naturalny, więc możliwe, że teraz są trochę inne kolory, bo coś miałam chyba ustawione. Ja zawsze ustawiam sobie wszystko do TikToka, takich krótkich filmików, a później mam problem, jak chcę coś zwykłego nagrać. W każdym razie, no, mamy tą pomadkę i zobaczmy kolorek, jak wygląda. Dobra, mam tutaj takie lusterko z miniso, zobaczę na tym. No i ta pomadka ma taki odcień. Taki o. Możecie nałożyć mniej, możecie nałożyć jej więcej. Zależy jak wolicie. Ma taki bordowy, różowy odcień. Nie wiem, czy lekko nie wyjechałam. Tylko tutaj gąbeczką trochę. A ja właśnie zazwyczaj używam takich gąbeczek do podkładu, czy kremu pipi. No
taki miękki pasuje. Tak troszkę dziwnie, bo jest taki. Wydaje mi się, że jest taki zbyt bordowy, brązowy, ciemny, chłodny dla mnie. No, lepiej chyba wygląda w tych koreańskich ciepłych kolorach, no ale dajcie znać, czy jest ok, czy ja nam troszkę dziwnie. Nie. Nie mam pojęcia. Ale te perfumy ładnie pachną, ja nie mogę. I numer 4 to też pomadka. Tak? I tutaj taka ładna czerwona. Ale śliczna. Aż mi zaschło w ustach. Dobra, to zobaczmy tam też na ustach, jak wygląda. Może będzie lepiej wyglądała niż ta. I nakładamy czerwoną. Ale ma ładny zapach. Taka czekolada. Mhm. I też powinno się palcem rozprowadzić, żeby to wyglądało naturalnie. Trochę się klei. Może to się ma tak kleić, żeby była bardziej trwała. O. Może nie jako sam błyszczyk, ale myślę delikatnie na środek, na jakąś pomadkę, to byłoby w porządku, albo właśnie w takim środku. To wygląda tak naturalnie. Mhm. No, tak delikatnie. Tak zdrowo. No, ta mi się chyba bardziej podoba niż ta. A wy jak sądzicie? Mięta czy czerwień? Mięta to taki bordo czy czerwień? Dobra. I to był numer 5, tak 4. Tyle jeszcze okienek zostało? Ojejku. Dobrze, okienko 5. Ale panie, jak się wyjmie jedno okienko, to już łatwo przesuwać. I łatwo jest przesuwać. Więc łatwo jest też wyjmować. Ale dzisiaj fajny dzień. To takie akurat tak Mikołaki mi przyszła ta paczka. Akurat tyle prezentów na raz. I piątka to jest. Czy to jest spray utrwalający makijaż? Tak. Wiecie co to? Ten błyszczyk. Taki chłód czuję, takie odświeżenie na ustach. Nie wiem czemu, ale naprawdę takie odświeżenie czuję. W sumie fajne uczucie. No, a to jest utrwalacz makijażu, więc to też na pewno spróbuję. Bo jeszcze czegoś takiego nie miałam. A przyda się, bo ja wyglądam jak taki burak totalny, jak się zgrzeje i spłynie mi ten cały BB krem. No i numerek 6, czyli ostatni na dzisiaj. I tutaj mamy, czy to znowu jest coś do ust? Tutaj mamy takie pierniczki. I to jest w szklanym opakowaniu. I to jest taki róż. Tak, to jest lip balm, balsam do ust. I to też ma. To też ma ładny zapach, taki czereśniowy, owocowy. I też mi się, że tak, on ma taki ładny różowy kolor. Ja lubię takie kolorki. No, bo ja właśnie często nadużywam wazeliny albo na dzień, ale nie podoba mi się, że to ma taki przezroczysty zapach, bo w Korei często sprzedają wazelinkę malinową i ta malinowa wazelina właśnie ma taki ładny kolorek i brakowało mi czegoś takiego właśnie w Polsce, no i mam. No i ma właśnie też taki fajny zapach, jak te wazeliny, które sprzedają w Korei.
kolorowe, zapachowe, więc super. No, jak dla mnie trafią na te prezenty. I co, po tych 6 okienkach skusilibyście się? Bo ja jestem bardzo zadowolona i jestem mega ciekawa, co będzie w tych większych. Bo zostały takie, widzicie? Zostały takie większe okienka. Jestem ciekawa. I te pudełeczka są takie piękne. Także dziękuję za oglądanie. Miłego dnia, miłego wieczorku i do zobaczenia. Pa, pa!